efekt Krugera-Dunninga, czyli im mniej ktoś się zna, tym bardziej myśli, że jest ekspertem. W 1995 roku pewien pan o nazwisku MacArthur Wheeler opróbował bank w Pittsburghu, będąc oblany sokiem z cytryny. Po godzinie został schwytany. Myślał, że sok uczyni go niewidocznym dla kamer. Wiedział bowiem, że robi się z niego niewidzialny atrament, który staje się widoczny dopiero po podgrzaniu kartki papieru, na której go wykorzystano. W areszcie pokazano mu nagrania z kamer. Zaprotestował, twierdząc, że nie powinno go być widać, bo był oblany sokiem z cytryny. Stwierdził nawet, że przeprowadził wcześniej odpowiedni test, posmarował twarz owym sokiem i zrobił sobie zdjęcie polaroidem. Zaobserwował wtedy, że jego twarz była niewyraźna. Detektyw prowadzący śledztwo słusznie zauważył, że tego należałoby się spodziewać, kiedy ma się sok z cytryny w oczach. Nie jest to żart, a pan MacArthur Wheeler nie był niepełnosprawny umysłowo. Charakteryzowało go jednak to, że wiedział tak mało o tym, co robi, że uznał, iż wie dokładnie, co robi. Socjologowie Justin Kruger oraz David Dunning zafascynowali się tym oraz podobnymi przypadkami. Doszli oni do wniosku, że osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie życia mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej dziedzinie, podczas gdy osoby wysoko wykwalifikowane mają tendencję do zaniżania oceny swoich umiejętności. Różnica pomiędzy osobami z wiedzą i bez niej jest taka, że ci pierwsi wiedzą, że jeszcze dużo nie wiedzą, a ci drudzy nie wiedzą nawet tego. I to, czego nie wiedzą, wydaje im się oczywiste i łatwe. Za swoje odkrycie panowie Kruger i Dunning dostali nagrodę Ig Nobla w dziedzinie psychologii.